Nie podoba mi się trajektoria, według której Wielka Brytania zostanie wkrótce wyprzedzona przez Polskę. Niezaprzeczalnie Polska zyskuje znaczenie w Europie, nawet pomimo dotychczasowych nieporozumień z Brukselą. Jak napisano w niemieckim portalu Handelsblatt, nasz kraj pisze swoją historię sukcesu gospodarczego. W tle natomiast słychać o tym, że największym beneficjentem wstrzymania budowy CPK będzie Berlin, a niemieckie miasta mają zastrzeżenia co do polskiego portu w Świnoujściu, obawiając się, że odbije się to na lokalnej turystyce. Tylko czy oni kiedykolwiek mają na uwadze, przy realizacji swoich inwestycji, jak one odbiją się na naszych przedsiębiorcach lub społeczeństwie, śmiem wątpić. Jeśli spojrzymy na to z szerszej perspektywy, to faktycznie tak Niemcy jak i Francja przechodzą obecnie poważne problemy społeczno-gospodarcze, ale głównie na własną prośbę. Gdy w tym samym czasie kraje Europy Centralno-Wschodniej, mówiąc o Polsce lub krajach bałtyckich, radzą sobie lepiej niż Zachód i Południe Europy. Niemiecki Die Welt w swoim internetowym wydaniu opublikował artykuł pod tytułem Czechy, chory człowiek Europy, pokazuje co zagraża Niemcom. W tym obnażającym problemy Czechów artykule opisano dokładnie, dlaczego Polska jest obecnie państwem, które powinno służyć za przykład nie tylko naszym południowym sąsiadom, ale także samym Niemcom. Zanim jednak przejdziemy do dalszej części dzisiejszego filmu, chciałem Was gorąco zachęcić do pozostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem i łapki w górę oraz komentarza. Oczywiście, jeśli nie zabierze Wam to zbyt wiele Waszego cennego czasu. Dzięki takiej poświęconej przez Was chwili sprawiacie, że mój kanał staje się bardziej popularny, a tworzone przez nasz zespół materiały trafiają do szerszego grona widzów, za co z góry bardzo Wam dziękujemy. Oczywiście zapraszam Was również na zakupy w naszym sklepie. Myślę, że zawsze znajdziecie coś tam dla siebie lub swoich najbliższych. Tym bardziej, że gwiazdka i święta tuż tuż. A teraz zobaczmy, jak na naszych oczach zmienia się geopolityczna rzeczywistość współczesnego nam świata. Wiele wskazuje na to, że kraje zachodnie zaczynają coraz częściej dostrzegać nasz intensywny rozwój gospodarczy, który, jak szacują ekonomiści, może w 2024 roku osiągnąć 8. najwyższy wzrost na całym kontynencie, skakując nawet przed Niemców, Francuzów lub Brytyjczyków. Wraz z wyborami parlamentarnymi w Polsce, które odbyły się w ostatnią niedzielę, otworzyło się okno na nowy początek w naszych stosunkach z naszym najważniejszym wschodnim sąsiadem. Polska doświadczyła w ostatnich latach imponującego rozwoju gospodarczego i jest siłą napędową reorganizacji europejskiej architektury bezpieczeństwa. Polska musi ponownie stać się pierwszorzędnym partnerem dla Niemiec, a rząd federalny powinien wypracować z prawdopodobnym nowym rządem Polski kompleksową propozycję nowego programu strategicznego przed jego utworzeniem. Biorąc pod uwagę inwestycje, jakie mają być zrealizowane w najbliższych latach, w tym CPK, który ma stać się potężnym na skalę europejską hubem logistycznym, obsługującym kierunki lotnicze prawie całego świata, jako największe lotnisko w Europie Środkowo-Wschodniej, możemy uznać, że w ciągu najbliższych 10 lat faktycznie staniemy się jednym z najważniejszych i rozwiniętych gospodarczo państw europejskich. Zresztą są ku temu wyraźne przesłanki, chociażby w poziomie produktu krajowego brutto na mieszkańca, który w przypadku naszego kraju jest coraz bliższy poziomowi, jaki osiągają Hiszpanie czy Włosi. A przeskoczenie tych państw będzie jasnym sygnałem o zmieniającej się geopolitycznej roli Polski na arenie międzynarodowej. Polska przeżyła w ostatnich latach swego rodzaju cud gospodarczy i mają nadzieję, że będą ją kontynuować jeszcze bardziej niż jej sąsiedzi. Co więcej, od chwili wejścia do Unii Europejskiej w 2004 roku Polska awansowała z 9. gospodarki europejskiej pod względem PKB na 6. miejsce. Przez te wszystkie lata wynagrodzenia również znacząco wzrosły w całym tym okresie, do tego stopnia, że polska płaca minimalna jest dziś w przybliżeniu taka sama jak w Portugalii. A jaki jest zatem powód polskiego cudu gospodarczego? Przede wszystkim inwestycje zagraniczne. Firm, które przybyły, żeby założyć działalność w Polsce, jest wiele. Michelin, Orange, Volkswagen. Wszyscy przybyli do kraju w ostatnich latach. Być może najbardziej symboliczne jest to, że Intel zdecydował się otworzyć tam fabrykę. Oby tylko na marginesie obecny rząd nie zaprzepaścił tej szansy. Pewnym problemem może być tutaj oczywiście obecny poziom zadłużenia,
Ale wiecie, we współczesnym świecie niektóre gospodarki są zadłużone jeszcze bardziej, a jednak ich intensywny rozwój pozwala na pozytywne patrzenie w przyszłość. Bo tak jak z każdym kredytem, jeśli zarabiasz, to masz go jak spłacać. Poza tym, to co osiągnęliśmy na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, zawdzięczamy nam samym oraz sprzyjającej globalnej koniunkturze, w której polskie firmy coraz częściej potrafią się doskonale odnaleźć. Polska nabiera coraz większego znaczenia gospodarczego, pomimo obaw przed rosyjską agresją, na co wskazują doniesienia zachodnioeuropejskich mediów. Według wielu z nich, w tym niemieckich serwisów informacyjnych, Polska staje się atrakcyjną lokalizacją dla międzynarodowych inwestycji w Europie. W 2022 roku bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce wzrosły o 23% i osiągnęły wartość ponad 42 miliardów euro. Paradoksalnie zawierucha związana z COVID-em sprawiła, że nasz kraj stał się dla wielu europejskich państw, w tym także Niemiec, stabilnym partnerem przy znaczących problemach związanych z globalnymi łańcuchami dostaw, co uczyniło z nas swoistym most między wschodem a zachodem. Trafnie zauważa się również, że Polska umiejętnie wykorzystuje fakt, że Rosja praktycznie została wykluczona gospodarczo w kwestiach inwestycyjnych, poza mało znaczącymi sektorami. Według ekspertów prawie co czwarta europejska firma obecnie wybiera Polskę jako miejsce relokacji swojej produkcji lub stworzenia biur obsługujących klientów wschodniej i środkowej Europy. Bliskość Niemiec i powszechnie doceniana fachowość oraz wydajność polskich pracowników oraz wciąż relatywnie niskie koszty pracy w połączeniu z dobrze rozwiniętą infrastrukturą przemysłowo-telekomunikacyjną stały się asem w naszym rękawie. Niemiecki Die Welt na przykład oprócz artykułu o słabnącej pozycji Czech względem naszego kraju wyraził w nadwyraz dobitny sposób to, co na wielu Niemców działa niczym płachta na byka. Polacy już nas w pewnych kwestiach prześcignęli. Zresztą, co tu dużo mówić, już nawet mieszkańcy polskich zoo są lepsi od tych niemieckich. Natomiast tak całkiem na poważnie niemiecki Welt am Sonntag twierdzi wprost, że od czasu wejścia do Unii Europejskiej Polska i inne kraje regionu zrobiły ogromny krok naprzód. W pewnych kwestiach osiągając poziom Niemiec, a w niektórych nawet je wyprzedzając. Co równie ciekawe, poza nieszczęsnym sporem dotyczącym Turowa, także Czesi nie dość, że od dawna uważali i uważają, że Polak poradzi sobie w każdych okolicznościach, to na dodatek okazuje się, że nasz kraj stał się dla nich wyjątkowo atrakcyjny pod względem urlopowym. Otóż Polska w 2023 roku stała się ponoć wręcz hitem tak dla nich, ale także dla obywateli Niemiec i Litwy, którzy bardzo chętnie wybierali polskie morze lub góry i to nie tylko z powodu atrakcyjnych cen. Na łamach czeskiej edycji Forbesa stwierdzono, że Polska staje się dla Czechów nową Chorwacją. Co więcej, niemieckie media rozpływają się wręcz nad naszą edukacją, przedsiębiorczością i infrastrukturą. Według statystyk z 2018 roku, więc nie za ministra Czarnka i przeprowadzonych wówczas badań PISA, nie mylić z PISem, najlepszymi uczniami pod względem wyników w europejskiej edukacji byli uczniowie z Estonii, a następnie z Polski, tym samym wyprzedzając Niemców uplasowanych na trzeciej pozycji. Odnotowano znaczący postęp polskich uczniów. Polska początkowo uzyskiwała wynik poniżej średniej dla krajów OECD, natomiast w późniejszych edycjach ten wynik był wyższy od średniej. Obecnie Polska uzyskuje jeden z najlepszych wyników krajów europejskich i ma też wiodącą pozycje wśród wszystkich systemów edukacyjnych na świecie. Ale na pocieszenie naszych zachodnich sąsiadów, pewnie w kebabie jesteście teraz dużo lepsi. Chociaż też nie jestem pewien, jedząc czasami kebaba w naszej ojczyźnie. Tak na poważnie, nasi niemieccy sąsiedzi naprawdę muszą czuć oddech na plecach, skoro polskie PKB, a co za tym idzie, nasze firmy zanotowały w ostatnich 10 latach niemal trzykrotnie większy wzrost niż te niemieckie. Okej, nie dokuczajmy już Berlinowi, bo znowu się komuś narażę, a przecież jak zwykł mawiać prezes Kaczyński naszym premierem, jest przecież niemiecki szpieg Herr Donald Tusk. Pan jest niemieckim agentem, po prostu niemieckim agentem. Szczerze, panie Donaldzie, nie żebym był pańskim wyjątkowym fanem, ale weź pan słowami piosenki, pokaż na co cię stać. I to nie jeden raz. Bo co jak co, ale tak po ludzku, po prostu nie wolno. Łączmy, a nie dzielmy. Bo dzieląc, zawsze dostawaliśmy po czterech literach. A ja mówię, lepiej łączyć niż dzielić. Kontynuując nasz dzisiejszy temat, to również znany brytyjski dziennikarz polityczny podkreślił na łamach dziennika Daily Mail, że Brytyjczycy powinni odwrócić się od Paryża i Berlina na rzecz Warszawy.
ponieważ hegemonia brytyjsko-francusko-niemiecka powoli staje się utopią na rzecz Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów skandynawskich. I co równie ciekawe, jego pogląd zdaje się podzielać dziennik Le Monde, a dokładniej ekspert do spraw bezpieczeństwa Pierre Haroche, który podkreślił, iż czas najwyższy, aby francuscy rządzący przezwyciężyli swoje uprzedzenia wobec Polski i zaczęli ściślej współpracować i dostrzegać rolę kraju, który buduje największą armię w Europie, istotną w perspektywie bezpieczeństwa na europejskim kontynencie. Natomiast rząd federalny powinien opracować kompleksową propozycję nowego programu strategicznego z prawdopodobnym nowym polskim rządem przed jego utworzeniem. Być może uda się także ożywić Trójkąt Weimarski. Mogłoby to nadać nowy impuls współpracy europejskiej. I to byłoby, panie kanclerzu, realną inicjatywą na rzecz zacieśnienia współpracy, szczególnie z naszymi dwoma najważniejszymi partnerami europejskimi. Niezaprzeczalnie Polska stała się w ostatnich 2 latach strategicznym partnerem sojuszu natowskiego, co również wbrew pozorom może stanowić dość istotny argument naszego przyszłego rozwoju gospodarczego. Mamy swoje kolejne 5 minut, bo wiele wskazuje na to, że państwa zachodnie, inwestorzy, jak i zwykli ludzie, nawet z bogatych krajów arabskich, włącznie z Emiratami, Omanem czy Arabią Saudyjską, zachłysnęli się Polską. Istotnym aspektem jest także to, że w latach 2011-2021 Polska wybudowała 690 km autostrad, a nasi zachodni sąsiedzi tylko 310 km. W kwestii dróg ekspresowych bilans na korzyść naszego kraju jest ponad 2-krotny. Warto przy tym podkreślić, że Polska zaczynała od znacznie mniejszej bazy. Jak zauważył Daily Telegraph, Polska rozwija się w czasie, gdy Niemcy podupadają. Wraz z końcem taniego rosyjskiego gazu, który spowodował wzrost energii elektrycznej i gazu, niemieckie firmy przenoszą lub ograniczają działalność. Natomiast kanclerz Olaf Scholz przyznał, że ich problemy gospodarcze sięgają zdecydowanie głębiej niż tylko wysokie ceny gazu. Zgodnie z jego obietnicą, do 2030 roku 80% energii ma pochodzić ze źródeł odnawialnych, co może okazać się kolejnym strzałem w kolano, biorąc pod uwagę likwidację elektrowni atomowych. Zdaje się, że koszmarem, który zaczyna śnić się po nocach naszym zachodnim sąsiadom, jest fakt, iż liczba megaprojektów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, nigdy nie rosła na terenie Rzeczpospolitej w tak błyskawicznym tempie, jak dzieje się to obecnie. A realizując też inicjatywy, takie jak na przykład głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu, który będzie mógł przyjmować kontenerowce i statki wielkich gabarytów, w tym także te z gazem, jest kolejnym światełkiem w tunelu, mogącym stworzyć dla naszej gospodarki szansę na czerpanie korzyści biznesowych również ze wschodnich Niemiec. Ten wart kilka miliardów złotych projekt ma rozpocząć działalność na początku roku 2028. Wiele prognoz mówi, że Polska przez najbliższych 10 lat może niemal podwoić swoje aktualne PKB, stając się gospodarką wielkości Hiszpanii lub Włoch. Czy nam się to uda, tego nie wie nikt, ale umiejętne działania dają pozytywne perspektywy nawet z uwagi na wciąż rosnącą rolę Polski na arenie międzynarodowej. Jeśli więc wykorzystamy nadarzającą się okazję, może nam to bardzo, ale to bardzo zaprocentować. Pamiętajmy, że w 1991 roku Polska rozpoczęła swoją integrację i stopniową ekspansję gospodarczą na poziomie 37% PKB średniej w parytecie siły nabywczej. Po latach ciężkiej pracy zdołaliśmy osiągnąć poziom około 80% średniej unijnej w parytecie siły nabywczej. Jednakże jeśli nie podejmiemy żadnych działań, tempo wzrostu może na naszą niekorzyść się ustabilizować, chociażby z uwagi na obecną demografię. A w latach 30. tego stulecia może nastąpić spowolnienie, czego z pewnością byśmy nie chcieli, bo sprawi to, że nasz wzrost może wówczas być wolniejszy w porównaniu do średniej unijnej. Co za tym idzie, żebyśmy nie wpadli w przesadny hura optymizm, wymagane są też zmiany demograficzne i zdecydowane odwrócenie trendu spadkowego wśród naszej populacji. Ale również powinniśmy jako społeczeństwo stać się mniej podzieleni, nie tylko w kwestii dość dużych rozbieżności w zasobności naszych portfeli, ale także sympatii politycznych. Polacy powinni grać do jednej bramki, by wszystkim z nas żyło się lepiej. Choć wiem, że będzie to cholernie trudne, ale jestem niepoprawnym optymistą. Żeby nam Polakom było lepiej, to musimy stawiać przede wszystkim na biznes i rozwój naszych polskich firm, małych, średnich, czyli tych zaoranych w sporej części przez dobrze nam znane łady.
ale także duże przedsiębiorstwa, które nie będąc pod płaszczykiem państwa, również nie należały do wybitnie rozpieszczanych. Rozwój naszego rodzimego przemysłu, włącznie z tym zbrojeniowym, powinien być dla nas kluczowy, bo to najważniejsze wyzwanie najbliższych 10 lat. Dajcie proszę znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Ja natomiast dziękuję za uwagę i do następnego razu. Cześć! Bednarski na kłopoty, ma zawsze środek złoty. Czego się martwisz, co ty proste, to jak drut. Bednarski na kłopoty, ma zawsze środek złoty. Weźmie się do roboty, z